W tej chwili wydaje mi się, mamy taką dość ciekawą sytuację, bo z jednej strony wiemy, że rynek e-commerce wciąż rośnie i wydaje się, że tak będzie, tylko że jest to troszkę konsekwencją tego, że oprócz, że mamy większą penetrację internetu w społeczeństwie i klienci się przekonują do tego modelu, to też chyba jest to związane z tym, że w internecie jednak, tak jak się potocznie uważa powszechnie, wciąż nadal i nie jest to tak dalekie od prawdy, można kupować korzystniej cenowo. I klienci często nie idą do internetu dlatego, że wygodnie i do domu i szybko i bez kłopotu, tylko dlatego, że zwyczajnie taniej. I to jest trochę pułapka, w którą mi się wydaje w tej chwili e-commerce w Polsce wpada. Ja mogę chyba więcej powiedzieć o rynku, powiedzmy, księgarskim i okolicach z racji tego, czym się zajmuje Wellbeing.pl, ale mamy do czynienia z dość silną wojną na wykrwawienie, jeżeli chodzi o poziom cen. Wystarczy popatrzeć na Ceneo, wystarczy wspomnieć, dlaczego najwięksi, którzy nie zdecydowali się na udział w tej zabawie, na Ceneo się nie pokazują albo na Ceneo się nie promują, bo po prostu na dłuższą metę tak się nie da. I wydaje się, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ktoś nie wytrzyma tego i na przykład się położy i albo dojdzie do jakiejś koncentracji, albo do jakichś spektakularnych upadków na rynku, co może się zdarzyć. No i wydaje mi się, że na dłuższą metę to jest dość poważna bariera do wzrostu, bo jeżeli sklepy mają się rozwijać i mają dostarczać te usługi coraz lepsze, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo jednak no, są inne obszary konkurencji. Dlatego na przykład Wellbeing w tej chwili postawił na jakość usługi klienta i oczywiście nie chcemy być postrzegani jako sklep najdroższy, ale chcemy być postrzegani jako sklep najsprawniejszy. Stąd nasze hasło: dziś zamawiasz, jutro masz, i inwestycja w tę logistyczną stronę naszych operacji jako ta natychmiastowa nagroda za dokonanie zakupu dla klienta. To jest coś, co chcielibyśmy pójść. No i tak widzimy kierunek i widzimy dla siebie szansę, no bo jak mówię, na wyprzedaży i na tym ogromnej popularności słowa wyprzedaż, które stało się słowem kluczem w tej chwili, hiperkonwersyjnym, hiperklikalnym, jeżeli chodzi o działania online, wydaje się, że się nie zbuduje długodystansowej strategii.